Dzień dobry, besties! Przez ostatni czas mało nagrywałam, I know, ale trochę za bardzo siedziałam w mojej głowie, jeżeli chodzi o mój content. I jakoś tak, nie wiem, przestałam w siebie wierzyć, jeżeli chodzi o YouTube'a. Ale nie można tak żyć, nie można w siebie nie wierzyć, także już jestem. I jak widzicie, mam na sobie bardzo fajną koszuleczkę. Jest to topik, który robimy we współpracy z marką Relap. Nie tylko ten, mamy dwa. Więc robimy z Nowciaksem dwa topy, taki nasz mini bestiesowy merch. I szczerze wam powiem, ja jestem zakochana. Nigdy chyba aż tak nie podobał mi się żaden top. I tutaj mamy bardzo dobrą jakość, 92% bawełny, wyprodukowany w Polsce. Wygląda, no zajebiście, co wam tutaj mogę mówić. I tutaj mam topik numer 2. Kupiłam sobie ostatnio właśnie tutaj taki regał, bo nie mieściłam się już, jeżeli chodzi o moje ciuchy. A zrobiłam kolejne zakupy. No ale teraz mam to, więc teraz już się wszystko mieści. I drugi topik wygląda tak, z kokardką. Wiadomo, kokardka się kojarzy z nami, kojarzy się z besties. Tak mi się wydaje, bo zawsze jej używałyśmy do jakiejś komunikacji, czy do sesji, nawet początkowej, jak ogłaszałyśmy podcast. Wszędzie ta kokardka się przewija. Więc tutaj kokardka, tutaj nasze logo. Sama nie wiem, która podoba mi się bardziej. Raz noszę tą, raz tą, ale cieszę się, bo nigdy wcześniej nie robiłam produktu odzieżowego i jest to produkt, który naprawdę noszę od kilku tygodni, raz to, raz to. I prałam naprawdę wiele razy już te topy, bo wiecie, taka pogoda od razu idzie do prania po noszeniu. I nic się z tym nie dzieje, wszystko jest zajebistej jakości, także naprawdę ręczę całą swoją duszą za te topiki. No i wiecie, no robiliśmy to współpracę z Relabem. A Relab bardzo dobrze znamy wszyscy w Polsce i lubimy. Zrobiłam sobie tutaj taką małą zmianę w moim salonie. Dodałam taki mini stoliczek z dwoma krzesłami i stwierdziłam, że kurde, no nie, powinnam jeść normalnie przy stole jak człowiek, więc mam w końcu stół. Siądziemy sobie teraz przy nim. Piję sobie właśnie lemoniadkę, którą kupiłam od dziewczynek na osiedlu. To jest takie słodkie, nie wiem, zawsze kupuję tą lemoniadę, jak widzę jakieś dzieci, że chcą sobie dorobić po prostu na wakacjach i bardzo dobrze. Ale tutaj akurat u mnie pełna profeska, różowe kubeczki, słomki. Zainwestowane zostało w ten biznes, więc trzeba kupować. I aktualnie, jeżeli chodzi o to, co czytam, strasznie, ale to strasznie, strasznie wkręciłam się w tę serię Twisted. Czytam teraz trzecią część. Nie no, dosłownie każdą część pochłaniam w ekspresowym tempie. Wczoraj zaczęłam i no jestem praktycznie w połowie. Mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia na komputerze, ale kusi, leży tutaj po prostu i kusi, no. Co tam u mnie nowego, bo dawno nie było. Jezu, wiem, po prostu mi jest tak głupio zawsze przed wami. Bo mówię wam, teraz będę się starać, będą dwa filmy w tygodniu. I są przez chwilę te dwa filmy w tygodniu, a później znowu coś mi odpieprza i przestaję w siebie wierzyć. I nie mogę nagrywać, bo już nienawidzę wszystkiego, co zrobię. Więc potrzebuję czasem takiej ucieczki ogólnie z mediów społecznościowych. Wiecie, ja jestem w tym 10 lat. No, naprawdę jestem dumna z tego, że ja wciąż żyję z tego. Ale czasami za bardzo sama jestem w swojej głowie, jeżeli chodzi o to, co tworzę. I myślę sobie, nie, no to jest beznadziejne, nikomu to się nie spodoba. I po prostu na pewno mają już dość mojej twarzy. Więc bardzo łatwo jest tak w siebie wątpić. Ale później na przykład kolejnego dnia się budzę i mówię sobie, nie no, to jest moja praca. Kocham, naprawdę kocham to, co robię. Więc nie mogę pozwolić, żeby jakieś moje głupie myśli przeszkadzały mi w spełnieniu moich marzeń, prawda? Bardzo się cieszę, że pilnujecie mnie. Możecie też pilnować mnie z tymi filmami na YouTubie, piszcie mi. Lila, chcemy więcej filmów. Lila, gdzie film? Piszcie mi tak, to będę miała wyrzuty sumienia i będę robić więcej. Ale cieszę się, że piszecie do mnie, czy chodzę na terapię, czy na pewno jestem na tej terapii, czy nie oszukuję. I dostaję dużo takich DM-ów od was, więc bardzo dziękuję, bo prosiłam was o to. I pilnujecie mnie i ja sama też się pilnuję, bo no wiem, że nie mogę was zawieść, nie mogę zawieść samej siebie, ale was też nie. Więc regularnie, od kiedy powiedziałam, że zaczynam terapię, kurde, nie pamiętam, jaki to był miesiąc, ale od kiedy powiedziałam, że zaczynam terapię, regularnie na nią chodzę, tydzień w tydzień, tylko raz odwołałam, bo byłam chora i miałam gorączkę i stwierdziłam, że nie, no jak jeszcze terapia mi dopierdoli, to w ogóle nie wstanę z tego łóżka przez dwa kolejne dni.
No nie będę mówić, że jest łatwo, bo nie jest łatwo, terapia nie jest łatwa. Czuję się o wiele lepiej. To znaczy czasem czuję się zjebanie, wiadomo, ale ogólnie czuję się o wiele lepiej niż się czułam. Zdałam sobie sprawę, że ten stolik daje tylko mi więcej miejsca do przytrzymywania bałaganu i rozrzuconych rzeczy. Przede mnie paczka, którą zamówiłam z AliExpress. Raz na jakiś czas robię zamówienia takich pierdół, bo po prostu są tanie, wiadomo. Także pokażę wam, co zamówiłam. Pierwsza rzecz, taki breloczek z literą L. Teraz super cool są takie różne breloczki, miśki, pierdoły, pozawieszane na torebkach, więc zamówiłam sobie trochę z AliExpress. Znaczy, dwa dokładniej. I mam jeszcze... O, coś takiego. Jeżeli jesteśmy w temacie torebki dalej, to wiecie, teraz jak mam te krótkie włosy, je prostuję, no to... Fryzura musi być nienaganna. Mam wrażenie, że więcej czasu zajmuje mi zrobienie krótkich włosów niż wtedy, kiedy miałam długie. I zastanawiam się trochę, czy nie przedłużyć znowu. Może nie aż takie długie, ale takie to na przykład. Dobra, zamówiłam do torebki szczotkę. Szczotkę z lusterkiem w formie serduszka. Cute. Nie mam czym czyścić rurek słomek, takich wielorazowych, więc zamówiłam sobie takie czyściki. Ogromne ilości takich jednorazowych nożyków do brwi, bo teraz jak mam cienkie, no to, no wiecie, szybko też się tępią, tak naprawdę te nożyki nie powinniśmy używać ich więcej niż, no nie wiem, tak naprawdę one są jednorazowe, ale kto tak naprawdę używa jednorazówek jeden raz? Tak samo jeżeli chodzi o maszynki. Ktoś używa realnie ich jeden raz? Coś takiego? Bo, nie wiem, zawsze jak mam jakąś zieleninę w lodówce, no to ona po prostu, no, psuje się po dwóch dniach. I zobaczyłam coś takiego, i że tutaj się trzyma. Jakieś wszystkie, wiecie, koperki i inne rzeczy. I tutaj mamy coś do czyszczenia mojego samochodu. A no nie tylko samochodu, tak naprawdę mogę czyścić tym wszystko. Ale kupiłam to do samochodu po prostu, żeby, wiecie, przejechać po prostu, żeby nie było problemu. Klipsy, taki masażer, wiecie, jak macie wcierkę tutaj, sobie głowę masujecie. Takie cute spineczki. Dwie. I zamówiłam sobie tego kwiata do przypięcia, ale on wygląda strasznie sztucznie, nie wiem. Niektóre dziewczyny potrafią znaleźć, chyba że one też mają takie, a wygląda po prostu to na zdjęciach fajniej. Nie wiem, co myślimy? To jest tak daleka, na przykład jak miała we włosach. Wygląda strasznego sztuczniaka, bo na żywo tragiczne. Ale w sumie czego się spodziewałam. Kosztowało to jakieś 2 zł. Więc będzie do jakiegoś zdjęcia. Co, jeszcze kupiłam taką składaną miskę, bo to są potrzebne miski. Takie, wiecie, żeby pomoczyć stopy albo coś. I na przykład zawsze, możecie mi dać znać, jak wy to robicie, bo zawsze jak pakuję się gdzieś i biorę na przykład patyczki do uszu, nie mam gdzie ich wsadzić i po prostu obrzydza mnie to, że miałabym je włożyć do jednej kosmetyczki razem z kosmetykami, bo po prostu boję się, że będą brudne i będą miały pełno bakterii na sobie i nie mam czegoś takiego, co mogłabym je włożyć realnie i znalazłam coś takiego. Ja zawsze kochałam różowe, ale wydaje mi się, że teraz, kiedy jestem stara, to już przyszła jakaś granica, ja mam wszystko różowe. Ale z drugiej strony różowy to jest taki szczęśliwy kolor. Nie wiem. Czy to złe, że mając 27 lat kocham różowy? A teraz spędzam sobie wieczór czytając moją książkę, bo już się nie mogę doczekać, co tam jest dalej. Nigdy tak naprawdę za bardzo nie robiłam jakichś takich masaży, wiecie, jakimiś, nie wiem, głowicami, jakieś sprzęty, tego typu rzeczy. Ale stwierdziłam, że no 27 lat, metabolizm powoli zwalnia. Dopisałam się do pani doktor, która tam, wiecie, posprawdzała moją skórę, gdzie jest jakie napięcie i zaproponowała mi dwie maszyny. Jedna nazywa się Icon, coś takiego, a druga Sztorc. I ten Sztorc strasznie boli. Strasznie. Rozbieram się właśnie na balet i założyłam sobie nowy set, który dostałam ostatnio od Zen. Zen, po prostu Zen na Instagramie. Pokażę wam, jak wygląda. I to jest polska marka w ogóle.
tył, podkreślający pupę i do tego. W ogóle to jest przepiękny kolor. Przypomina mi to takie kultowe sety z Lululemon, może kojarzycie? I mamy tutaj jeszcze bluzę, której dzisiaj akurat nie zakładam, bo jest dosyć gorąco. Ale zmierzmy sobie, jak wygląda i co myślimy. Sprawdzę sobie w lustrze. Więc taka dzisiaj stylóweczka na balecik. Dostałam w ogóle jeszcze jeden fajny set z innej marki, ale to pokażę Wam później, bo w sumie mam trochę paczek i nie wiem, chyba lubicie otwieranie paczek, tak mi się wydaje. Ja przynajmniej lubię. Co mi się podoba w tym komplecie, to to, że ten materiał jest taki cieniutki, bo czasem, wiecie, te leggingsy są takie grube, ciężko się je naciąga. Do tego, że to są długie spodnie, no to nie jest z nich aż tak gorąco, bo właśnie ten materiał jest, nie wiem, naprawdę fajny ten materiał. I rozmiary. Mam rozmiar XS z dołu, XS kurtka, czy bluza, i S-ka z góry. Zastanawiałam się właśnie nad XS-ką i S-ką, ale jednak dobrze, że wzięłam S-kę, bo no nie zmieściłabym się w tce po prostu. Zajęcia baletu już za mną. Moja kuchnia jest piękna, ale bardzo brudna. I chciałam w ogóle zrobić takie generalne porządki w każdej półce, w każdej szafce, bo przeszłam przez całe mieszkanie i już to zrobiłam. W moim mieszkaniu aktualnie jest bardzo duży porządek. Ale cały czas ta kuchnia i no nie dość, że ogólnie w każdej szafce jest syf, no to cały czas z niej korzystam, więc codziennie jestem syf. I tylko tak sprzątam, wiecie, pobieżnie. Ale czas zabrać się za to i wyczyścić wszystko. Tylko od czego zacząć? Nie, no dobra, wiem, że muszę to zrobić i będę z siebie bardzo dumna, kiedy już to zrobię. Bo nawet mi się nie chce korzystać za bardzo z tej kuchni, nie chce mi się nawet uczyć gotować czegoś fajnego. Jak wygląda to tak, więc let's go. Wczorajszego sprzątania, więc wracam dzisiaj. Czasem jest tak po prostu, że nie mamy modu na sprzątanie, że zaczynamy, ale nie ten dzień. Nagrywałyśmy z Werką dzisiaj dwa odcinki Besties. Miałyśmy bardzo mocnego maila od faceta, który dowiedział się o tym, że jego dziewczyna go zdradziła przez to, że znalazł maila, jej maila do nas, w którym się przyznała. I on też napisał do nas maila i opowiedział wszystko ze swojej strony. Także zrobiliśmy taki specjalny odcinek, w którym poruszamy kwestię właśnie tej dziewczyny i tego faceta i czytamy obydwie historie. I no, mocne. Więc czekajcie na ten specjalny odcinek, bo myślę, że będzie grubo. Nie chcę mi się trochę sprzątać w sumie. Tak ma nie ten dzień dzisiaj również. O, w ogóle mam pytanie do Was, bo na pewno jest tutaj z Was przynajmniej część dziewczyn, które znają się na roślinach, bo ja jestem w tym najgorsza, przynajmniej najgorsza. I jako, że niektóre rośliny udaje mi się utrzymać w dobrym stanie, to inne ja nie wiem, co one odpieprzają. Bo nie wiem, jak mam sobie poradzić z tym, że tutaj rośnie tylko na niektórych gałązkach rosną liście. Co mam zrobić? Uciąć resztę? A to drzewko w ogóle nie rośnie i tutaj rośnie z tej samej doniczki kolejne, nie wiem, czy to jest to samo, czy coś innego. Nie wiem, co to jest i co ja mam z tym zrobić. Czy uciąć to drzewko całe, bo tutaj już nic nie rośnie od długiego, długiego czasu, mimo podlewania. Reszta całkiem nieźle sobie radzi.
troszkę muszę tutaj uporządkować, ale nie jest źle. Ale te drzewka, ja nie wiem. Nie wiem, czego ode mnie oczekują, nie wiem, o co im chodzi, więc może ktoś z którejś z was będzie wiedziała i mi doradzi ich tutaj. Przyszło też do mnie dużo paczek PR, więc może zaraz sobie otworzymy, bo w sumie jestem ciekawa, co tam jest. Ale trochę jednak ogarnijmy tą kuchnię. Trochę. Ale najpierw pokażę wam, co zrobiłam. Więc tutaj mamy piękny porządeczek, to widzieliście. Tutaj również wszystko na swoim miejscu. Ale bardzo mi się podoba to, że tutaj wszystko jest pięknie, ładnie podpisane. Tutaj też wszystko ładnie wygląda. Fresh and clean. I ostatnia szufladka. Tutaj pięknie. Do sprzątania zostało mi to, czyli część słodyczowa. I tutaj szafka z chemią. I do posprzątania jeszcze lodówka i zamrażarka. No i jestem w trakcie, nie wiem, której już sekcji zmywania naczyń. I jeszcze powyrzucałam wiele jakichś takich starych rzeczy, rzeczy, z których nie korzystam. I mam sporo śmieci do wywalenia. 3 takie wielkie wory, więc muszę też się za to zabrać i iść z tym. W takich momentach tęsknię za moim starym blokiem, w którym mieszkałam, w którym miałam syp. Rzadko jednak z niego korzystałam, bo ten syp był dosyć mały, ale wiecie, jak były jakieś takie pierdoły, to po prostu sobie wrzucałam. Chociaż wiem, że na dłuższą metę to nie jest takie fajne przy blokach, bo szczury, robactwo i tak dalej, ale jednak jest to wygodne, że nie trzeba chodzić ze śmieciami, nie wiem, co tego robić. Paczek, które przyszły do mnie w tym tygodniu. I pokażę wam w ogóle już pierwszą, którą otworzyłam. I to jest paczka od Benefit. Benefit zawsze ma najlepsze paczki. Excuse me. No tutaj w środku mamy też... Dobra, już koniec. W środku mamy mini lustereczko. I tutaj mamy Benetinty. W ogóle podpisane. Tutaj mamy podpisane lila. Kocham personalizowane paczki. I mam jeszcze kolczyki i nausznice. Ale lecimy dalej i tutaj mamy prezent od AA. A w środku tak, multikrem booster, pianka myjąco-rozświetlająca i jeszcze 2 produkty, czyli power serum rozświetlająco-wygładzające oraz krem 50, rozświetlający, nawilżający. Przejdźmy teraz do paczki od Tarte. Muszę wam zrobić w ogóle jakieś rozdanie, bo dawno nie było. Także może coś z tych rzeczy wleci. Juicy Drip Oil Rich Lips. Kolejne pomadki. Ja tych pomadek mam już naprawdę milion. I kolejne pomadki, więc na pewno jakieś muszą polecieć do was. Te są chyba nowe, więc sobie przetestuję, ale te wydaje mi się, że już pewnie mam. Kolejna paczka od Benefitu. Chyba zbiór ulubieńców. Mój ulubiony produkt. Tak samo kocham ten Benetint. I ta maska. Dzisiaj bardzo kosmetycznie. I kolejna paczka od Oli Sosfy. Zobaczcie, jaka piękna. Tutaj mamy jej pomadki w kolaboracji. Więc super cute. I na pewno sobie przetestuję. W ogóle zamówiłam sobie ostatnio coś takiego. Taka naklejka na mój telefon. No nie mogę kupić case'a Rode, bo mam Samsunga. Nie widziałam, żeby robiła na Samsungi. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie swoją wersję. I sobie to przykleję. Zrobię to od razu w sumie. No i nice! Trochę krzywo to przykleiłam. Jeszcze jedna paczka kosmetyczna od Lancome. Dziękuję bardzo, Lancome. I mamy tutaj, co, 3 pomadki, czy co to jest? Mamy tak, 2 lip linery Lancome. Tutaj taki nudziak, bardzo ładny i jeden trochę ciemniejszy. I mamy 3 pomadeczki. Zobaczmy sobie, jakie kolory. Wyglądają tak, więc kolorki cute. I jeszcze rzecz ubraniowa. Karina Mucha, może ją kojarzycie. Z TikToka chyba bardziej. Ma swoją markę sportową. I dostałam od niej, bo była u nas na evencie Besties. Dostałyśmy z Werką taki secik różowy. Cute. Tutaj ma logo. Krótkie spodeneczki. Tutaj jest kurteczka. Ja w ogóle wszystko, co jest różowe,
od razu plus 100 do wyglądu. O, i kurę, wygląda bardzo ładnie. Nice. To jest na pewno do założenia na trening najbliższy. I tutaj zdecyduję sobie teraz, co sobie zostawiam, a co idzie na rozdanie. Bo oczywiście nie potrzebuję tyle kosmetyków. I to już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Widzimy się niedługo. Love you, besties!